tvpodkarpacie.pl. Dziecięcy Świat w Kolorach to program realizowany przez firmę Śnieżka, dzięki któremu wnętrze oddziału Dziecięcego Szpitala w Brzozowie nabrało nowego, bajkowego wyrazu. Program społeczny, autorski program społeczny, który jest realizowany już od roku 2005. Brzozowska placówka jest 16. szpitalem, który znalazł się na tej naszej barwnej mapie oddziałów dziecięcych z całej Polski. Efekt końcowy w zestawieniu z niedawno oddanym do użytku oddziałem sprawia, że wizyta w szpitalu nie jest dla dziecka negatywnym przeżyciem. Samo wejście na oddział jest takie zaskakujące dla dziecka, bo w momencie przechodzenia przez szare korytarze, wychodzi z windy, natrafia na wróżkę, którego zaprasza na oddział. A obecność wróżek w szpitalu przypadkiem nie jest, lecz zamierzonym działaniem. Moim zdaniem każdy oddział dziecięcy, tak, to jest takie miejsce, w którym dokonują się gdzieś tam jakieś czary, a to za sprawą wszystkich dobrych duszek, czyli innymi słowy personelu, który na tym oddziale pracuje. Tutaj dodatkowo wróżki pojawiły się głównie z powodu tego różu, który mamy wszechobecny. I jego zadaniem jest poprawa nastroju u małych pacjentów. I co ważne, to działa. O tym przekonała się mama 11-miesięcznej Julki. No jest bardzo fajny, przyjazny dla dzieci, kolorowy. No i w ogóle jest, wydaje mi się, całkiem lepiej. Lepsze warunki, można być tak na przykład jak ja samemu. Bardzo fajny, kolorowy, dzieci z korytarza nie chcą iść, bo tam kolorowo, oczywiście, jak dla dzieci. Czyli tak, jak na oddziałach dziecięcych być powinno, bo przecież miejsca, w których zmagamy się z chorobą, mają też wpływ na efekty leczenia, a w przypadku pacjentów brzozowskiego szpitala te powinny być jak najlepsze. tvpodkarpacie.pl